Tuż przy granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, około 15 km od Głogowa, leży mała, opuszczona wieś Wrublin Głogowski, która oficjalnie nie istnieje. Głównym powodem opustoszenia wioski była degradacja środowiska naturalnego, spowodowana działaniami sąsiadującej z miejscowością huty. Przetrwał tylko jeden, wciąż zamieszkany dom oraz niewielki kościółek pod wezwaniem świętej Heleny. Prowadzi do niego brukowana droga biegnąca przez nieistniejącą już wieś. Kościół wybudowano z cegły na początku XIX wieku. Jest świątynią klasycystyczną, jednonawową, z niewyodrębnionym prezbiterium. Obiekt należy do parafii Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim. Wysiłkiem mieszkańców Wrublina został odnowiony. Było to w 1964 roku. Niestety, dziś kościół niszczeje, stojąc samotnie pośrodku niczego. Diabelski kamień leżący pod lasem w dolinie rzeki Lanki to ogromny głaz narzutowy osiadły tutaj podczas zlodowacenia w okresie pleistocenu. W czasach przedchrześcijańskich wykorzystywany był jako miejsce kultu i prawdopodobnie służył również za ołtarz do składania krwawych ofiar. Lokalnym mieszkańcom kamień najbardziej kojarzy się jednak z legendą, według której wędrujący po świecie diabeł postanawia podstępem uwieść piękną córkę miejscowego młynarza. Kiedy jego niecne plany wychodzą na jaw, diabeł chwyta kamień, aby zrównać z ziemią cały młyn oraz zabić jego mieszkańców. Nie mogąc wytrzymać dźwięku kościelnych dzwonów, które niespodziewanie rozbrzmiewają, zakrywa uszy, jednocześnie upuszczając na siebie ogromny głaz. Podobno, jeśli przyłożyć ucho do kamienia, to wciąż można usłyszeć skrobanie diabelskich pazurów.